Słuchajcie, chciałem dzisiaj też powiedzieć trochę w takim fundamentalnym raczej temacie, ale mam prośbę, żebyście byli skoncentrowani do końca. Ponieważ to, co chcę powiedzieć, to, co będę mówił, należy czytać razem i należy łączyć. Nazwałem sobie ten temat wolność a wpływ. Chciałbym uporządkować mi też pewne zagadnienia, które wiążą się z tym tematem. W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, w 32 wersecie, mamy napisane: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To słowo, które jest użyte tutaj jako prawda, to jest słowo aleteia, to jest to, co mówił Artur trochę wcześniej, tak? Czyli tam, gdzie Jezus mówi: ja jestem droga, prawda i żywot, tam użyte jest to samo słowo aleteia. To samo słowo. To wyswobodzi, to jest euletero. I ono pochodzi od słowa euleteria, tak? Oznaczającego tak naprawdę wolność. Za każdym razem, kiedy czy Jezus, czy apostołowie mówią o wolności, oni używali tego słowa. Jak to należy więc rozumieć? No, czytamy to w ten sposób, tak? I poznacie Jezusa i Jezus was uwolni. Co to oznacza? Tak po kolei, bo to dobrze jest, tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby to miało trochę taki charakter porządkujący. No po pierwsze oznacza to, że każdy człowiek, który nie poznał osobiście prawdy, każdy człowiek, który nie poznał osobiście Jezusa, jest zniewolony. Każdy człowiek. Bez oddania, tak? Dotyczy to wszystkich świeckich, humanistycznych idoli, wspaniałych osób, które robią furorę, filantropów przekazujących wiele pieniędzy, tak? Dotyczy też również, nie wiem, może twojej cudownej, niezbawionej babci, która całe życie wychowywała cię w dobry sposób. Jeśli człowiek nie spotkał Jezusa, jest zniewolony. Bo gdzie Duch Pański, tam wolność. Gdzie nie ma Ducha Pańskiego, tam tej wolności nie ma. Wiecie, temat wolności to jest taki temat, który każda grupa społeczna ma swoją definicję. Wszyscy mówią, że są wolni. Ja bardzo mocno mi utkwiło, jak kiedyś byliśmy w Amsterdamie. Chodziliśmy po centrum Amsterdamu. Unosił się zapach marihuany. Widzieliśmy różne homoseksualne pary z dziećmi, nieważne, tak? Widzieliśmy różne rzeczy. Po czym stał tam pomnik. Amsterdam, miasto wolnych ludzi. Wszyscy są przekonani, że są wolni. Wszyscy sobie wmawiają generalnie, że są wolni. Na różne potrzeby nadużywane jest to słowo, tak? Narkomani ćpają po to, żeby być wolni, tak? Pijacy piją po to, żeby być wolni, tak? Ludzie żyjący w wolnych związkach seksualnych mówią, że oni są wolni od czegoś, tak? Każdy jest od czegoś wolny. Ale tutaj nie chodzi mi tylko i wyłącznie o moralność, tak? Bo nie rozmawiamy w ogóle o moralności, tak? Buntownicy też twierdzą, że oni są wolni. Oni są wolni od zależności, oni są wolnymi elektronami, tak? Wszyscy są wolni. Ale tak naprawdę każdy człowiek, który nie spotkał osobiście Jezusa, jest zniewolony i amen. I teraz o co chodzi? To się trochę uśmiechałem, jak Artur mówił, bo te rzeczy się trochę pokrywają. Jezus, on jest w swojej istocie, tak jak powiedział, prawdą, tak? Jest prawdą, ale on jest też zbiorem milionów, a może raczej miliardów, lubię to słowo, bo nie wiadomo o co chodzi, ile tego jest, miliardów mniejszych prawd Bożych, gotowych do zastosowania w danej sytuacji. W każdej sytuacji, kiedy my spotkamy się, przez jaką my przechodzimy w życiu, tak? To jest prawda Boża do zastosowania. I czyli z jednej strony Jezus jest tym, one razem tworzą taki zbiór, tak? Taki cały zbiór prawdy. Czyli z jednej strony Jezus jako Jezus, on jest prawda, ale on się składa z nieskończoności prawd, które wyjmujemy
i bierzemy do konkretnej sytuacji. Tak? Wiecie, no, czyli te wszystkie Boże zasady, tak, o których wiele mówimy, to są te prawdy. To jest to spotkanie z tą prawdą, które uwalnia. To właśnie jest to. Czyli, nie wiem, taki przykład. Jeśli mówimy, że nikogo nie znamy według ciała, a w naszych relacjach, tak, odwołujemy się i patrzymy na drugą osobę, bo znaliśmy ją również w starym życiu. I patrzymy przede wszystkim z pułapu starego życia, tak? Czyli patrzymy tak, jak kiedyś ona żyła w ciele, tak? No to my nie jesteśmy wolni w tym temacie. Tak? To dotyczy, słuchajcie, no, wielu zasad. Przyjęcie chociażby to, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Jeśli to przyjmiesz, jeśli to pojmiesz w ogóle, utożsamisz się z tym na poziomie serca, tak? Jakby przyjmiesz wolność, to jest ta prawda, która cię wyswobadza. Jeśli się z tym nie zgodzisz, to będziesz się bał dawać cokolwiek. Będziesz się bał, będziesz się gdzieś tam przed tym uginał, tak? Inna zasada, tak? Mówi, jeśli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi spożywać będziecie, ale jeśli nie, to miecz wasz pożre, tak? I ludzie nie chcą być posłuszni, nie chcą być posłuszni, tak? Czasami. Ale nie rozumieją, że to jest ta prawda, że to słowo, które stało się sloganem i poznacie prawdę, ona was wyswobodzi. To w tej konkretnej sytuacji poznajesz prawdę na zasadzie tego, żeby chodzić w posłuszeństwie. I to, że ty się zgadzasz z tym, żeby chodzić w posłuszeństwie, to przychodzi wolność do twojego życia. To jest ten Jezus, który w tym momencie działa. Więc o co chodzi? Żeby to uporządkować, tak? Tak więc to słowo poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi, ono dotyczy zarówno prawdy w znaczeniu Jezus Odkupiciel, tak? Jak i tych poszczególnych, nazwijmy to w cudzysłowie, mniejszych prawd gotowych do zastosowania już w naszym życiu. Człowiek, który rodzi się na nowo, bo to religia często mówi tak, w ogóle ludzie tak funkcjonują. Narodziłem się na nowo, spotkałem Jezusa generalnie, tak, czyli poznałem prawdę, prawda mnie wyswobodziła. Widzisz z daleka, że człowiek w ogóle nie jest wolny, bo on nie rozumie rzeczy, ale on tak krzyczy, bo on w ogóle poznał prawdę, a prawda to Jezus, bo on się tyle dowiedział, tak? Ale to spotkanie, to nowe narodzenie, to jest spotkanie z prawdą, Jezusem Odkupicielem. Jezusem, który poszedł na krzyż za nas. Tak? To jest ten jakby pierwszy element. Ono, to spotkanie wyswobadza nas z przynależności do diabła. Zostajemy wyrwani od diabła, tak? Należymy do Jezusa, jesteśmy z Nim zjednoczeni. To jest jakby efekt tego spotkania. To nas uwalnia i uzdalnia do pójścia do nieba. Ale to wcale nie oznacza, i wiemy o tym doskonale, że Jezus jest Panem naszego życia w każdej sytuacji. Bo wiele ludzi rodzi się na nowo, tak? Spotyka się z Jezusem Odkupicielem, uwierzyli w dzieło krzyża, przyjęli to, idą do nieba, ale później żyją jak chcą. I te mniejsze prawdy już w ogóle nie mają zastosowania, w ich życiu, tak? Czyli tak naprawdę to jakby jest potrzeba jakby takiego dalszych spotkań z tymi pragnami, tak? I one dopiero wyprowadzają, to one idą dalej w tym słowem, to one dalej wyprowadzają człowieka na wolność. W Galacjan 5.1 jest takie słowo, to jest kolejne słowo, które jest bardzo mocno wypaczane. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. I ludzie czasami takie trochę tak latają. Takie, ja jestem do wolności, jak wolności tej żyję, wolności tej żyję. Ale jak spojrzeć na to dogłębnie, tak? Z tym, co wam powiedziałem przed chwilą o tym, to o co chodzi w tym słowie? O co chodzi? Czyli jeśli tu jest napisane, że abyśmy w tej wolności żyli, czyli my mamy żyć zgodnie z tymi prawdami. Zgodnie z tymi prawdami, które nas uwolniły. My je po to słyszymy. Po to spotykamy Jezusa jako prawdę konkretną do zastosowania, tak? Czyli w tym, co mówiłem, abyśmy byli posłuszni, abyśmy rozumieli, że bardziej błogosławionym jest rzeczą dawać, aniżeli brać, tak? Że nie znamy nikogo według ciała, że znamy się według ducha. To jest zalecenie. To nam pomaga, tak? Jak w ogóle w tej wolności, abyśmy w tej wolności żyli.
dowiedziałeś się, że jest jakaś prawda, nie daj się z nich okraść. Weź tą prawdę w ogóle i żyj ją. Więc to nie jest slogan, który jest w ogóle od momentu nowego narodzenia, my wszyscy żyjemy w wolności. To my decydujemy, czy my żyjemy w wolności, bo my poznajemy te prawdy i my decydujemy, czy one mają jakąkolwiek wartość w naszym życiu. Czyli tylko to pierwsze spotkanie z prawdą, tylko to spotkanie z Jezusem Odkupicielem, tak? Kiedy rodzimy się na nowo, tak? To ono jest jakby nieodwołalne, bo cała konstrukcja tutaj, że zostajemy wyrwani z przynależności do diabła, przyporządkowani Bogu. To jest właśnie siła tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Wymiany krzyżowej, zmartwychwstania w ogóle i naszego nowego narodzenia. Ale reszta dalej zależy już od nas. Zależy już o tym, czy my w tych pozostałych prawdach żyjemy w ogóle i czy my w nich chcemy żyć. Dalej w Galacjan 5:13 Paweł mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście, tak? Do wolności. Czyli do życia w tych prawdach. Do wolności. Pragnieniem Boga jest, aby Jego dzieci w żadnym stopniu nie były uzależnione czy przyporządkowane od diabła. I nie mówię to rzeczywiście na pułapie nowego narodzenia, no bo to jest jasne, to już sobie powiedzieliśmy. Spotkanie z Jezusem Odkupicielem powoduje w ogóle, że z perspektywy pójścia do nieba nic nam nie grozi, tak? Jesteśmy bezpieczni. Ale tutaj, tak, chodzi o to, że bo wy do wolności powołani zostaliście. To jest jakby tym celem, żebyśmy żyli zgodnie z tymi prawdami tu na ziemi. No właśnie. Jaki w ogóle jest ten cel tej wolności? A może raczej nie cel wolności, a cel tego procesu wychodzenia na wolność, tak? Bardzo ważne są słowa Pawła tutaj, tak? Paweł mówi, i oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy. Ja sobie długo też to rozważałem po moim nowym narodzeniu, zestawiałem. Tym celem tego uniezależnienia się od świata, od tych kłamliwych teorii, jest zostanie niewolnikiem Chrystusa. Niewolnikiem Chrystusa. Paweł mówi, zniewolony przez ducha. Jemu to nie ciąży, ale jest tego świadomy w ogóle. Poobierał się z pewnych teorii, tak? I został niewolnikiem Chrystusa. Czyli zostajemy wyswobodzeni od panowania diabła i jego wpływu na nasze życie, tak? Od wpływu świata, no po to, aby być no w 100% zależnym od Jezusa. W 100%, tak? I nie tylko właśnie od Jezusa Odkupiciela, ale także od, to co powiedziałem, od Jezusa jako tego zbioru tych poszczególnych mniejszych praw. Co jest też ważne w tym słowie, tak? No bo prawda was wyswobodzi. Was wyswobodzi. Ona nie zmieni okoliczności. Z prawdą nie chodzi o to, że okoliczności mają się zmienić, tak? Ona doprowadzi nas do naszego panowania nad tymi okolicznościami. Doprowadzi nas do zwycięskiego Jezusa, do tego, że my jesteśmy w stanie przez te okoliczności w ogóle przejść. I to na etapie takich, wiecie, rozmów praktycznych, które gdzieś tam sobie wszyscy zawsze odbywamy, to widać, że to często tak, oto są potknięcia, tak? Ktoś zakłada biznes i nagle się na przykład dziwi. Ale dlaczego są problemy? Dlaczego one się pojawiają? No bo one są tutaj, na tym świecie. To nie jest pytanie, dlaczego one są. Tylko teraz w ogóle, jak ja w nich mam zwyciężać? Jak ja w nich mam w ogóle, jak panować? Jak mam nie uczynić z tych problemów sufitu w moim życiu w ogóle? Jaką ja mam perspektywę, tak? Albo w rodzinach, ludzie się nawracają, tak? Z jednej strony są mega szczęśliwi, no bo spotykają Jezusa, z drugiej strony doświadczają, powiedzmy, w cudzysłowie, piekła w domu, no bo jest dym, no będzie dym, tak? Okoliczności, one się nie zmienią. Ale ten Jezus jest odpowiedzią, jest to prawdą do zastosowania w tej konkretnej sytuacji. I my tej prawdy musimy szukać. Nie bazować czasami właśnie na samym sloganie, bo ja się narodziłem na nowo. Tylko ja szukam tej prawdy, jak ona pozwoli mi panować nad tymi okolicznościami. Jak ja mam przez to realnie zwyciężyć. Dam wam taki przykład, bo ten temat prawdy w ogóle jest taki szeroki. Jest dużo takich rzeczy, no, takich nieprawdziwych.
Na przykład, z czego uwolniła mnie prawda? Zawsze jak byłem mały, bardzo chciałem głosować. I zawsze słyszałem w ogóle, że w ogóle głosowanie jest ważne. Twój głos ma znaczenie. Twój głos jest ważny. Od 18 roku życia brałem udział w każdych wyborach. Na tyle, na ile rozumiałem, co nam na mnie wpływało, tak głosowałem. Tak to będzie było ukształtowane. Z każdej strony całe życie słyszałem głos i wybory. Nawracam się. Nadal słyszę. Twój głos jest ważny. Wszyscy dookoła. Twój głos jest ważny. Musisz głosować. Musisz głosować. Siedzę sobie. Tak się zastanawiam. Patrzę w lewo. Patrzę w prawo. Mówię, kurczę. Nie mam tam żadnego w ogóle zbawionego człowieka. Nie mam żadnego prowadzenia. Po ludzku mam takie wrażenie, że mam wybór z tak zwany między dżumą a cholerą. W ogóle nie wiem co, ale dobrze. Pamiętam, Julita mnie pyta, na kogo będziesz głosował? Wzrastamy. Wejdę do urny. Będę miał przekonanie od Pana. Idziemy. Idziemy głosować. Idziemy. Nic nie wiem w tym temacie w ogóle, tak? Wchodzę. Julita z prawej strony, ja z lewej wchodzę. Napinam się jak głosować. A tu cisza. Echo tylko swoje słyszę. Cisza kompletna. Możliwe, przecież to w ogóle jest. Mój głos jest ważny. Cisza w ogóle. Wiecie, wychodzę z taki zdezorientowany. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ja jakoś tak nie wiem, o co chodzi. I po jakimś czasie przychodzi do mnie w ogóle prosta prawda. Że moja ojczyzna jest w niebie. I to nie są moje wybory. Zobaczcie, jak to stoi kontra całemu systemowi. Całej tej kulturze chrześcijańskiej, która jest. Ja słyszałem masę programów pastorów, którzy się wypowiadali. Bóg dał ci dwie ojczyzny. Masz ojczyznę w niebie i masz tutaj ojczyznę. To nieprawda jest. Jeśli człowiek realnie zaczyna się zanurzać, właśnie szuka tych prawd, to, co powiedziałem wcześniej, tego zbioru prawd, tu odpowiedź na akurat na tą potrzebę. Ja nie wiedziałem, co mam robić z tym głosowaniem. Tak? No i ja zostaję wyswobodzony. Jestem z nieba. To nie są moje wybory. Okej. Indywidualnych sytuacjach może być objawienie, może być jakieś prowadzenie. Ja teraz mówię jakby o pewnej zasadzie, tak? I w ogóle świadomości mojej przynależności, że ja nie jestem z domu. Zobaczcie, jak niepopularne jest powiedzenie coś takiego. Ale to, wiecie, bo, no bo to, tak musimy spojrzeć na to, tak? Tak nam to jest wbijane od małego. Ale jak ja jadę na przykład na wakacje do Włoch, to mi nie przychodzi do głowy, żeby u nich zagłosować, tak? Bo wiem, że nie jestem z Włoch, nie? Nie jestem Włochem. Ale jakoś tutaj tak człowiek żyje i tak niby, no jestem z nieba, ale takim Polakiem jestem, nie? I tak nie wiadomo, wiecie, taki rozkrok, nie? Tak, trochę tak, trochę tak. No ale nie jestem z, nie jestem z Polski. Jestem z nieba. A tam w ogóle nie ma demokracji. Wiecie, to ważne, bo tak naprawdę mówię o tym dzisiaj celowo, dlatego, że jest spłycana kwestia prawdy, że jest zakrzucane po prostu Jezus, nowe narodzenie, to ja już mam wszystko, teraz ich wiem. Musimy szukać tej prawdy. Musimy kopać tych poszczególnych praw, w ogóle one nas uwalniają, a jak je znajdziemy, to mamy z nimi żyć. Z czego generalnie, wiecie, uwolniłam jeszcze prawdę i to też będę chciał celowo wam pokazać teraz, nawet przerysować pewną rzecz, bo będę zmierzał do jakby dalszej części, tak? No generalnie w ogóle mnie uwolniła z tego, że nie jestem pod prawem. Tak, my dzisiaj mówiliśmy w ogóle dużo na temat łaski, ale to jest ważne, że z perspektywy ja i Bóg, z perspektywy w ogóle mojego odrodzonego ducha, mojego pójścia do nieba, ja w ogóle nie jestem pod żadnym systemem nakazów i zakazów. Nie jestem. Więc mówię o perspektywie ja i Bóg. Wiem, patrząc z tej perspektywy, tak, że nic nie muszę i wszystko mi wolno. Skoncentrujcie się, bo to jest ważne, co chcę powiedzieć do końca. Z perspektywy ja i Bóg nic nie muszę, nic, z naciskiem na nic i wszystko mi wolno,
z naciskiem na wszystko. Moja perspektywa, ja i Bóg. Odrodzony Duch. Co to? W ogóle to jest bardzo ważne, żeby człowiek mógł prawidłowo wzrastać, funkcjonować, w ogóle rozwijać się, myśleć, tak? Człowiek najpierw musi stać się wolny. To jest pierwszy etap, fundamentalny etap i jego nie da się ominąć, jego nie da się przeskoczyć. Trzeba stać się wolnym. Więc co to jest w ogóle ten proces wyswobadzania? No, polega on na tym, że najpierw poznajesz prawdę Jezusa, początkowo jako Jezusa Odkupiciela. Później żyjesz sobie z tą prawdą, żyjesz sobie z tym Jezusem i w wyniku tego życia z Jezusem, tak? Przyjmujesz do swojego życia kolejne objawienia i prawdy, które powodują, iż stopniowo dalej wychodzisz na wolność. Jeszcze raz to podkreślę, trochę wracam do tego. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, nie staje się absolutnie wolny. Staje się wolny od diabła, staje się wolny od tego, że w ogóle idzie do nieba. I teraz jest cała masa zbioru prawd Bożych, Jezusa, które trzeba poznać i wdrożyć, żeby być w ogóle całkowicie wolny. I tak jak powiedziałem, to jest zawsze pierwszy etap rozwoju. Wychodzimy na wolność. Wszystko mogę i wszystko mi wolno. I to jest bardzo ważne. Teraz, jeśli ktoś wie, że nie jest wolny w jakimś obszarze i nawet w ogóle wie, jak tą wolność w ogóle uzyskać, tak? Jakby zna rozwiązanie, zna decyzję, gdzieś tam stoi, to musisz to zrobić. Jeśli chcesz wzrastać, musisz to zrobić. Nie przeskoczysz tego. Później wam wytłumaczę, dlaczego wychodzą pewne jakby dziwne sytuacje. To jest pierwszy krok, on jest fundamentalny. Musisz wyjść, potrzebujesz i musisz wyjść na wolność. No i dobra, teraz tak, żebyśmy sobie to namacalnie zobaczyli, tak? Perspektywa ja i Bóg. Cały czas tej perspektywy się trzymam. Mogę tu stać w rozciągniętych dresach i mówić teraz do was? Mogę. A jakbym przyszedł dzisiaj w sukience? To jest bardzo poważne pytanie. Mogę przyjść w sukience. Powiem więcej. Przykład, którego użyłeś. Mogę tu stanąć nago. Powiedział to nago. Tak. Mówię wam o perspektywie ja i Bóg. Dla Boga nie ma żadnego znaczenia, jak ja tutaj stanę. Czy ja teraz będę siedział, czy ja się położę do końca i będę mówił tak, czy ja będę leżał, skakał, biegał, w ogóle nie ma znaczenia. Perspektywa ja i Bóg, tak? O tym mówimy, tak? Zresztą, wiecie, to takie pytania, a propos też ubrania, jak kiedyś wam mówiłem, tak jak poznaliśmy Artura i Agatę, zaczęliśmy się spotykać jeszcze nawet oficjalnie, nie jako Kościół. Ja widziałem, że on publikuje artykuły, zamieszcza zdjęcia takie osobiste. No to chciałem mu zwrócić uwagę w ogóle, że powinien to być w garniturze, bo to nie rozumiałem rzeczy, ale przyjąłem wolność, zanim mu to powiedziałem. Przyjąłem wolność. Wiecie, bo ja to rozumiem, bo ja kiedyś na przykład podchodziłem też do Boga i w ogóle pytałem tak, mówię, Boże, jak mam się ubrać? Odpowiedziałem, a jak chcesz? No. Jakby za bardzo sobie o tym nie pogadaliśmy. Ja wiem, że często jest tak, że okej, powstanie w tobie jakieś przekonanie, tak? Ale to będzie ukierunkowane z tym, czego chcesz. Ono będzie jakby z tym pragnieniem, a rozmowy często idą jakby w stronę duszy. A rozmowy z duszą nie zawsze kończą się dobrze. Ja mam też kiedyś, to może taką małą dygresję zrobię. Część z was to słyszała. Kiedyś chcieliśmy kupić z Julią samochód. Mieliśmy takie bardzo mocne, zdrowe intencje, żeby kupić dobry samochód i tani samochód. I zrobiłem cały religijny cyrk. Znalazłem samochód w internecie. W mojej duszy podjąłem już decyzję, że go kupuję. Tak? Ale oczywiście zrobiłem religijny rytuał, że ja przychodzę z tą sprawą do Boga w ogóle, tak? I tutaj tak. Oczywiście nie rozmawiałem z Bogiem, rozmawiałem ze swoją duszą. Wcześniej podjąłem decyzję. Tak? I okazało się, że przelałem zaliczkę złodziejem. Straciliśmy wtedy te pieniądze, tak? Rozmowa z duszą. I teraz powiem wam więcej. Jak powiedziałem, słuchajcie mi do końca.
Bo to nie jest puenta tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Że mogę to stać na gorzej w sukience. Powiem więcej. Mogę grzeszyć. Mogę? Mogę. Bóg załatwił temat grzechu. Załatwił w Jezusie. Załatwił. Mogę grzeszyć. Mogę nie kochać. I mogę nie wierzyć. I tak pójdę do nieba, bo uwierzyłem, kiedyś uwierzyłem, że Jezus to Bóg, przyszedł w ciele, na ziemię, zapłacił cenę, uratował mnie, zmartwychwstał, uwierzyłem w to, narodziłem się na nowo. Ale teraz mogę grzeszyć, mogę nie kochać i mogę nie wierzyć. Tak? A Bóg widzi mnie w Chrystusie. I to jest mega ważne, słuchajcie, bo to jest fundament. I my często mieszamy te rzeczy, zanim pójdę dalej. To jest perspektywa ja i Bóg. Jestem tu bezpieczny i w ogóle nie ma znaczenia, co ja zrobię, tak? I teraz idę dalej. W 1 Koryntian, teraz się dowiaduję, w 1 Koryntian 10:23. Wszystko mi wolno, to już wiedziałem wcześniej, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Pożyteczne, to jest słowo symfero, pożyteczne, dobre, korzystne. Budować, to jest słowo oikodomos, budować, wzmacniać. Więc nie wszystko jest, wszystko mogę, ale nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko buduje. Czego ja się więc dowiaduję, tak? Że z jednej strony już wiem, już się czuję jakby bezpiecznie, że mogę wszystko, ale nie wszystko jest korzystne i pożyteczne. I teraz A. Dla mnie samego. I to jest zawsze druga faza rozwoju człowieka. I B. Dla innych. I to jest trzecia faza rozwoju człowieka. W pierwszej fazie, kiedy my potrzebujemy wyjść na wolność, to my poznajemy tą prawdę, tą Bożą zasadę i my musimy ją wziąć. My się musimy uwolnić, żebyśmy w ogóle mogli perspektywicznie w ogóle widzieć dalej. Później dowiadujemy się, że nie wszystko jest pożyteczne dla nas i że nie wszystko może być pożyteczne dla innych. Gdybyśmy to mieli zrobić na osi czasu, to jest punkt zero, to jest nowe narodzenie. Punkt jeden to jest wyjście na wolność. Pomiędzy 0 a 1 jest proces wyswobadzania. Tak? Dochodzimy do tego miejsca wolności. Teraz jesteśmy w tym miejscu wolności. Drugi krok to jest, że nie wszystko jest pożyteczne dla nas. Nie wszystko jest pożyteczne dla mnie. Tak? I trzeci krok, że nie wszystko jest pożyteczne dla innych. To jest bardzo ważne, bo wracając do tego, co mówiłem przed chwilą, co mogło część z was wzburzyć, ale i tak jest prawdą. Jeśli grzeszę, to diabeł nie dojeżdża. To się otwiera. Z każdej strony, gdzie chybiam celu, otwieram się. A szczególnie jeśli jesteś człowiekiem służby, tak? To wiesz, że się wystawiasz. Bo co do zasady jesteś w większym kręgu zainteresowania. Ale mogę. Zostanę w tym. Mogę. Ale już wiem, że to tak działa. Że to nie będzie korzystne dla mnie. Nie będzie dobre, nie będzie korzystne dla mnie. Tak? Dwa. Jeśli nie kocham, a jesteśmy tu na ziemi, to moja wiara jest nieczynna. Moja wiara jest nieaktywna. Nie jest to pożyteczne dla mnie. A jeśli nie wierzę, to żyję jak człowiek nienawrócony. Z niczego nie korzystam, bo wszystkie prawdziwe rzeczy dostępne są z pułapy wiary. Mogę? Mogę. Bóg temat załatwił w Chrystusie. Mogę grzeszyć, nie kochać, wierzyć, tak? Nie wierzyć. Mogę. Ale dowiaduję się już, kiedy wychodzę na wolność i się czuję bezpiecznie, że nie jest to pożyteczne dla mnie, tak? No, wrócę do tego, co pisał Paweł, tak? Że w wyniku osobistego spotkania z Jezusem stał się Jego niewolnikiem. Stajesz się wolny od świata, aby stać się niewolnikiem Chrystusa, tak? I to jest, wiecie, to jest też w ogóle cecha ucznia. To zostanie w ogóle niewolnikiem Chrystusa. I teraz
bardzo ważna rzecz. Niewolnik Chrystusa, prawdziwy niewolnik Chrystusa jest jak Chrystus. Wierzę, to jest pożyteczne. Właśnie to, co wcześniej mówił Artur. Czyli myślimy jak Chrystus, mówimy jak Chrystus, zachowujemy się jak Chrystus, a tam, gdzie jeszcze nie znamy tego rozwiązania, to go szukamy. To go szukamy. Bo wiemy tak naprawdę, co mi teraz z tego, jak ja doszedłem do punktu 2 mojego rozwoju, że to nie jest pożyteczne dla mnie, to mnie już nie kręci to, że mi jest wszystko wolno. Ja tego potrzebowałem wcześniej. Jak byłem w ogóle zniewolony, byłem w pożywieniu, nie wiedziałem, ale już wyszedłem na wolność w tym temacie. Czuję się bezpiecznie. Teraz chcę iść dalej. Czy to mi w ogóle pomaga, czy to mi nie pomaga? Czy to mi szkodzi, tak? I teraz najpierw, to jest bardzo ważne, cały czas to mówię, że najpierw wolność, a następnie jakby świadomość, że nie wszystko jest pożyteczne dla mnie. Wiecie, to jakby szeroko, bo ja to mówię o ważnych rzeczach, ale to generalnie są takie pewne prawdy życiowe, tak? Jestem w Gdyni, nie wiem, chodzę sobie na lunche, tak? Jak jestem tam i świadczę usługi do takiego jednego punktu. I tak naprawdę łączyłem sobie buraczki jako surówkę z kapustą kiszoną. Ale bardzo szybko się dowiedziałem, że to nie jest pożyteczne dla mnie. Tak? I nie robię tego, bo to nie jest pożyteczne. Jestem wolny do tego. Mam w ogóle ile kupić sobie? Mam 8 surówek, które mogę sobie wybrać. Jestem wolny, każdą mogę zjeść. Ale nie jest pożyteczne dla mnie pomieszać buraczki z kapustą kiszoną. Z drugiej strony muszę też wiedzieć jedną rzecz, że niektóre rzeczy nie są pożyteczne dla mnie i tylko dla mnie. I tylko dla mnie. I nie z wszystkich muszę robić regułę. Bo są takie, które są zasadami Bożymi, a są takie, które dotyczą Ciebie jednostkowo. Ale Ty szukasz tego Jezusa też w tej odpowiedzi w swoim życiu. Jako punkt 2 rozwoju. I trzeci etap, ten na końcu, pożyteczne dla innych, tak? Przychodzi świadomość, że nie wszystko jest pożyteczne dla innych. W ogóle to jest ojcostwo. To jest ten moment, kiedy my już przerobiliśmy wyjście na wolność. Wiemy, co nam służy, a co mi nie służy, tak? I teraz ja się zastanawiam, co służy innym. 1 Koryntian 8:9. Paweł pisze tak. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Dalej. 1 Koryntian 10:23-24. Pociągnę tą wypowiedź, która była wcześniej, tak? Ale celowo ją wcześniej urywałem. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. I Paweł pisze bardzo ważną rzecz. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Jak się zagłębicie w to, to jest mega rozciągające. Jeśli prawidłowo przejdziemy przez etap wyjścia na wolność najpierw, później tego rozwoju, to nie ograniczy twojej wolności, że ty przestaniesz być wolny. Bo ty już jesteś wolny. Ta prawda generalnie w tobie jest. Ona pracuje. Teraz wchodzą zupełnie inne tryby. Nie z tej perspektywy patrzysz. Nie patrzysz z perspektywy wolno mi, nie wolno. Wolno, nie wolno, tak? Patrzysz z perspektywy ojcostwa. I to jest bardzo ważne, bo jest taka zasada, że ta kolejność faz rozwoju. Jeśli ktoś nie przyjmie najpierw wolności, nie przyjmie, z różnych względów, ale jej nie przyjmie, a będzie chciał się kierować zasadą pożyteczności dla innych, wejdzie pod prawo. Z automatu. I to nie o to chodzi. Musi być pierwsza faza, musi być wolność. Musimy to pojąć, przyjąć, ale niekoniecznie zatrzymać się na tym etapie. Dlatego pokazuję, że są trzy etapy rozwoju i rozumienia, tak? Zobaczcie, w procesie wychodzenia na wolność najpierw dowiadujemy się, że może być wszystko, tak? No to jest jakby kwestia wyjścia na wolność i uświadomienia sobie w ogóle tego, co się wykonało na krzyżu. Jednak kiedy ja patrzę na życie Jezusa, to widzę, że Jezus nie robił wszystkiego.
nie robi. W pewnych rzeczach w ogóle go nie było. Pewnymi rzeczami w ogóle się nie zajmował. Czy mu wolno było? Wolno mu było. Ale on się tym nie zajmował. Na przykład Jezus nigdy nie zabiegał o głosy. Jezus, jak mówił do ludzi, kierował to bezpośrednio do ich serc, ale nie zabiegał o nich. Nie zabiegał o względy. Czy mógł? Mógł, ale tego nie robił. Ja też pod takim kątem studiuję sobie słowo, przyglądam się w ogóle, co to są te prawdy. No bo sposób życia Jezusa z uczniami, sposób głoszenia, odnoszenie się, one wszystko nam pokazują. Tam są ukryte, znaczy ukryte, tam są zawarte, nie ukryte. Zawarte właśnie te mniejsze prawdy. To odpowiedzi do konkretnych sytuacji, które możemy wziąć w naszym życiu. I powiem bardzo ważną rzecz. Człowiek wpływu, naśladowca Jezusa, wie, że pewnych rzeczy robić nie może. Nie może. I teraz wiecie, dlatego robiłem po kolei te fazy, bo to już nie jest ze względu na system prawa, bo to nie ze względu na to, że z założenia mu coś wolno, czy nie wolno, bo zaraz wiecie, ktoś mówi, a nie, wszystko wolno, wszystko wolno. Tak, wszystko wolno, wszystko wolno. Możesz zostać na etapie wolności. Wszystko wolno, idziesz do nieba. Ale jeśli realnie chcesz być naśladowcą Jezusa, jeśli realnie chcesz być człowiekiem wpływu, prezentować Chrystusa, to ci nie wolno pewnych rzeczy zrobić. Choć ze względu na to, że te rzeczy nie przyprowadzą ludzi do Chrystusa. Nie przyprowadzą. Wiecie, tak jak powiedziałem wcześniej, niewolnik Chrystusa jest jak Chrystus. Myśli o tym, co Chrystus. Ma pragnienia takie jak Chrystus. Dążenia takie jak Chrystus. Więc jeśli ja chcę przyprowadzać ludzi do Jezusa, tak? To ja mam odpowiedzialność za to. Ja to rozumiem, że ja pewnych rzeczy nie zrobię, bo nie przyprowadzę nimi ludzi do Jezusa. I to zarówno w pierwszej fazie Jezusa jako Odkupiciela, tak? Że oni nie narodzą się na nowo. Jak i później nie przyprowadzę ich do Jezusa jako tych mniejszych prawd, które składają się na nasze życie. Więc mam świadomość, tylko powtórzę to któryś raz, bo to jest ważne. Przerobiłem temat wolności. Przerobiłem temat tego, co jest pożyteczne dla mnie, tak? I z innej perspektywy, jakby zupełnie na to patrzę, tak? I wiem, że mi pewnych rzeczy nie wolno. I mówię to z pełną świadomością. Nawigacją jest tak naprawdę poziom naszego uświęconego życia. Tej intymnej, głębokiej, osobistej relacji. To ta świadomość, że z jednej strony, co prawda, przed Bogiem mogę wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, ale nie wszystko świadczy o prawdzie. Nie wszystko świadczy o prawdzie i nie wszystko przyprowadza ludzi do Jezusa. Ja, kiedy to w ogóle pojąłem, to mnie to bardzo rozciągnęło. Bardzo mnie to rozciągnęło. Wiecie, oczywiście w naszym życiu i działaniu naszym w ogóle bardzo ważne są intencje, tak? To jest jakby mega ważne. Ewangelia Mateusza 10:16 w dosłownym tłumaczeniu: oto ja was posyłam jako owce otoczone dookoła wilkami, stańcie się mądrzy i rozsądni jak węże i czyści nieskalani jak ołom. Czyści nieskalani jak ołom, oczywiście chodzi tutaj też właśnie o tą naszą intencję, ale powiem wam coś więcej w kontekście tego, czym się chciałem się z wami podzielić. Ja w tym wypadku, w tej kwestii tutaj, wychodzę dalej niż intencja. Intencja jest oczywiście czysta, tak? Ale mnie chodzi jeszcze o przyprowadzanie ludzi do Jezusa i o skuteczność wpływu. Intencje plus mądrość plus strategia. Intencje plus mądrość plus strategia. Kiedy ja to pojąłem, to wiecie, w ogóle przesunęła się we mnie pewna granica w ogóle sumienia. Bo ja z innej perspektywy zacząłem patrzeć, tak? Już nie tylko z tego, czy ja w ogóle, czy mi to wolno, czy ja wychodzę na wolność. Nie? Jaki to wpływ ma na innych? Jak to w ogóle Chrystusa prezentuje? Czy to prezentuje, czy to nie prezentuje? I złapałem, no powiem, balans i rozumienie właśnie tego tematu pomiędzy
wolnością z jednej strony, a wpływem, tak? Czyli generalnie przyprowadzanie ludzi do Chrystusa, tak? No, oczywiście, żeby wpływać w ogóle skutecznie, ja muszę być najpierw sam, tak? Muszę być wolny, to co powiedziałem wcześniej, od prawa, od tego świata, tak? Ale muszę też być naśladowcą Jezusa. Realnie muszę być naśladowcą Jezusa. Moja wolność, tym co pisał Paweł, co czytałem wcześniej, ona nie może być zgorszeniem dla innych. I ja nie mówię tutaj o moralności. To w ogóle nie o moralność mi chodzi. Wolność i różne prawdy Boże, które za nią w ogóle stoją, które nas wyswobodzają, tak? I ja z tej perspektywy zacząłem czytać też 14 rozdział listu do Rzymian. Tam w wersecie drugim jest napisane tak. Bo jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada. Co jest moim celem? Jak spotykam tego, co jada jarzynę. Moim celem jest wzmocnić tego, co jada jarzynę. To jest moje pragnienie, więc ja muszę być mądry, jak to zrobić, żeby moim mięsem i moją kaszanką go nie zgorszyć, a zbudować. I tu nie ma znowu jednego mechanizmu, jednej płaszczyzny. Ale wiecie, jest dużo takich głupawki. Ktoś jest nowonarodzony, on nie wie. Był pod wpływem religijnych duchów. On nie wie, czy może jeść kaszankę, czy nie może jeść kaszankę. Jest mega ważne. Czy ty go wyśmiejesz? Ha, ha! On nie je kaszanki, tak? I uderzysz w inne rany, które są niezależone. I ty masz rację. I ty jesteś wolny. Ale ty go nie zbudujesz. I tu chodzi o naszą wrażliwość, naszą dojrzałość, czego my generalnie chcemy. Bo przecież on... Prawdą. Możesz się nawet z niego śmiać. O, lud mój... Słowem. Lud mój ginie w braku poznania. Nie wiesz, jaka kaszankę może jeść. Ale mi nie o to chodzi. Spotykam tego, co jarzynę jada, chcę go wzmocnić. Nie chcę, żeby jadał jarzynę, chcę, żeby jadł normalne, zdrowe w ogóle mięso i kaszankę, jak ma ochotę. Tak? Musimy być otwarci w ogóle w takich sytuacjach na głos Ducha Świętego. Nie ma metod, nie ma metod. To jest... Paweł dalej w 14 i 15 wersecie pisze w ogóle bardzo ważne rzeczy. To jest też taka w ogóle kwintesencja też jakby mądrości Pawła w tym temacie. Bo najpierw w 14 wersecie pisze pewną zasadę. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Paweł w ogóle zna prawdę. Jest wolny w tym. Wie, że to są wszystko brednie w ogóle. To możesz mieć, to nie możesz, to nosisz, to nie nosisz, to zdejmij ze ściany. To jest nieważne. Jest pytanie, jaką ty w ogóle wartość pewnych rzeczy też przyjmujesz. Tak? To musimy w ogóle... Paweł tu wie, że on w ogóle może wszystko i tak naprawdę, jeśli on nie nada czemuś pewnej wartości, to samo w sobie nie będzie brudne. Ale pomimo, że Paweł jest wolny w tym temacie, to Paweł pisze dalej, w kolejnym wersecie. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trafi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Mnie takie rzeczy rozciągają. Powiem wam, mieliśmy... Moja żona dobrze tą sytuację rozumie. W ogóle dobrze rozumie ten temat. Nasza córka przez jakiś czas, bo ona jeździ konno, jeździła na koniu, który się nazywa Lucyfer. Bardzo się zaprzyjaźnili. Fajnie, świetnie się na Lucyferze jeździło. Któregoś dnia przyszła i namalowała konia i napisała Lucyfer i powiesiła w kuchni, w centralnym miejscu naszego domu, obrazek Lucyfera i konia. Któregoś dnia wchodzę do domu. Słuchajcie, wprowadzimy otwarty dom. Do naszego domu przychodzą różne osoby. Również te, które są w procesie i te, które są świeżo narodzone. A moja żona planem lekcji zasłoniła słowo Lucyfer. My rozmawiamy o takich rzeczach i my wiedzieliśmy, wiecie, to nie jest kwestia
braku wolności, bo my się z tego śmiejemy, bo rozmawiamy i to jest w ogóle super koń. Ale przyjdzie ktoś, kto tydzień temu oddał życie Jezusowi, wejdzie do mojej kuchni, ja mu zrobię herbatę, on zobaczy napis Lucyfer, zabraknie mu odwagi, żeby zapytać, o co chodzi, nie będę miał możliwość mu wytłumaczyć, on wyjdzie zgorszony. Nie mam na to zgody. Religia ci powie, religijny jesteś, nie, dojrzały. W ogóle nie jestem religijny. Jestem kompletnie wolny. Mogę hasać na Lucyferę. Mogę się z nim zaprzyjaźnić. Ale zależy mi, żeby mieć możliwość tego, który jarzynę jada, tak? Żeby go doprowadzić w ogóle do zdrowszego pogardy. Nie chcę, żeby ktoś się zgorszył. Wiecie, co to jest? Miłość. Miłosna intencja ograniczenia w ogóle swojej wolności. Amen. Wiem, że jestem wolny. Ale z miłosnego powodu w ogóle ograniczamy tą wolność. I to trzeba jakby z tej perspektywy patrzeć. Wiecie, no i Paweł pisze dalej w 23 wersecie, tak, że wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Mam absolutne przekonanie, że chcę być naśladowcą Jezusa. Mam przekonanie, że to, co robię, chcę, aby było pożyteczne dla innych. Czyli, czytaj, przyprowadzało ludzi do Chrystusa, tak? Więc wiem, że moja wolność ma budować życie innych ludzi w Chrystusie. Ma budować życie innych ludzi w Chrystusie. I podkreślę na koniec. Nie chodzi mi w ogóle o ogląd tego świata, moralności, humanizmu, wszystkiego już poprawności, etykiety, zasad dobrego wychowania i tak dalej. W ogóle nie o to chodzi. W ogóle nie, od tego się odcinam, tak? Moje życie ma budować życie innych ludzi w Chrystusie. Reszta nie ma znaczenia. Amen. Amen.